Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Turista52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, śpimy myślę, że do rana. Trochę nam się oberwało, więc trzeba to jakoś ogarnąć. Musimy znaleźć sekstans dla naszego gościa, który tutaj gdzieś go zgubił podczas wysiadania niby. Niby w wodzie, bo powiedział, że mamy po niego zanurkować. A przynajmniej popłynąć, bo on nie umie. Sprawdzimy to. O, tu jeszcze... tam jest jakiś pierścień na górze. Wejdziemy, zobaczymy, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Pochodnie. Pierścień zdolności mamy. Myślę, że się może nam przydać. To jest do zręczności 3. Na pewno się kiedyś przyda. Na razie mamy całkiem dobre wyposażenie, myślę. My, moi drodzy, spróbujemy się dostać tam na górę. Tylko wydaje mi się, że żeby to zrobić, to potrzebujemy niestety, ale przepłynąć od tej strony. Stety albo niestety. Zależy, jak na to spojrzeć. Tutaj jest w ogóle jakaś plaża. Ja tam nigdy nie byłam. A nie, byliśmy tam. Nie, nie wiem. Nie pamiętam niestety. Tutaj coś leży. Otwierana muszla, już ją zebrałam. Tutaj mamy flet. Flet zebrano, okej, dzięki. Tutaj też coś leży. O, jest sekstans. Nawet się nie spodziewałam, że to będzie tu. Tak chciałam w sumie z ciekawości sprawdzić. Która to jest plaża? Nie pamiętam, żebyśmy tam byli. I to mnie trochę niepokoi. Myślicie, że ścierwojad będzie chciał popływać ze mną? Ewidentnie ma taką ochotę. Dobra. Jestem ciekawa, czy na tej wysepce coś fajnego możemy sobie znaleźć na przykład. Bardzo możliwe, że tak. Tam się dało wejść wyżej, więc będę chciała z tego skorzystać. Oj, to nawet chyba tędy. Udało się bez straty życia. No, ale fajnie, że mamy sekstans. Podoba mi się to bardzo. Tutaj pytanie, czy warto wchodzić w ogóle? Chyba nie, bo tam takie te krzaki dosyć duże, że chyba nic mi to nie da. Tam jest jakiś przeciwnik. Tutaj też zresztą mamy jakichś przeciwników. Okej, to są tylko takie wilczki zwykłe w sumie. Słyszę ścierwojady, jak się biją tam chyba na górze. Tu sobie normalnie jakaś marchewka, kurde, rośnie. A tu młode wilki nawet są. To pokazuje, że warto było tutaj przyjść już dawno temu. O, jakaś kopalnia nawet jest. Tu jest coś zabite, chyba ten. O, a tu są drzwi na wytrych. Nie podoba mi się to, bo mam tylko jeden. A tu jest jakiś potężny goblin, który jest jakiś dziwny. Powiem wam, że nie podoba mi się to bardzo. No ale no, przetestujmy to. Elitarny goblin. O matko bosko! Nic mu nie robię.
Niektóra szybkości. Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle, nie? On się zaciął, więc chyba nie jest aż tak elitarny, jak wszyscy sobie myślą. No i dobra. W sensie może tam być dla mnie. Co prawda potrafi przypierdzielić i nie mogę mu nic zrobić. A tutaj będziemy się teraz męczyć, co? Z jednym wytrychem tylko. Niestety. Ale wydaje mi się, że tam nic nie będzie jakiegoś takiego bardzo fajnego. Chyba, żeby była jakaś mikstura stała. Prawo. No będziemy się męczyć. Prawo, lewo jest na początek. Niestety. Nie jest lewo, prawo. Ajajaj. To dopiero zmaściłam. Lewo, prawo. No i co niby dalej, nie? Lewo, prawo, lewo, prawo. Okej. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kto sprzedaje wytrychy? Nie wiem. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Wiecie co, ja sobie to zapiszę, żeby tego nie spierdzielić. To było lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, nawet nie musiałam tego zapisywać. Eliksir życia. No tak coś czułam, że warto tu będzie wleść. Tu jest jeszcze jeden kufer. I niestety jest zamknięty. Dobrze, że wytrychy się nie zużywają, jak ich nie złamiemy. Prawo, prawo. Okej. Udało się. Co prawda tylko 12 sztuk złota, ale... Eliksir życia nie chodzi piechotą. I właśnie z mojej kieszeni. Superowo. Męczy mnie ten elitarny dziwak, co tam jest. A może byśmy zasadzili jakąś kulą ognia w niego? Co sądzicie? On ma chyba jakąś fajną broń. W ogóle tą bransoletę mogę sobie założyć, bo ona nam daje plus 10 do życia też. Ognisty gulasz też mam, bonus zdrowia i siły. Okej. Spróbujmy coś takiego typu... Bo ja wiem. A może zmniejszenie potwora by zadziałało, o ile mam. No niestety nie mam kuli ognia. Mam małą ognistą burzę. Ale zanim ja to skastuję, to on mnie zabije, podejrzewam. Nic mu to nie zrobiło. To też mu nic nie zrobiło. Bryła lodu to mi nic nie da. A może jakby się tak zmienić w zębacza i go ściachać? Znaczy wiecie, teraz to tak po prostu sobie próbujemy, nie? Nie, to nic nie daje. Więc wydaje mi się, że gościu jest po prostu nieśmiertelny. Okej, czyli olewamy chwilowo sprawę tego goblina. Możliwe, że nie mogę mu zadać żadnych obrażeń, bo jesteśmy za słabi. W gotiku się już takie rzeczy oczywiście zdarzały. Także pan goblin będzie sobie na razie żył. A my idziemy popatrzeć sobie dalej, czy coś tutaj się ciekawego znajduje.
Są na przykład wilki, to są tacy przeciwnicy w sam raz dla mnie, a nie jakiś elitarny goblin, prawda? Tam polne bestie? Czy mi się wydaje? Tak, ewidentnie. Tu w ogóle jakieś kości goblina też są porozwalane. Tu się trochę dziwne rzeczy dzieją na tej wyspie, moim zdaniem. Leżą też jakieś pojedyncze takie goblinie jagody, super. Takie pojedyncze trofea. Dobra, no nie mnie to oceniać. Myślę, że troszeczkę pochodzimy z łukiem teraz, bo tak go troszeczkę sobie zaniedbałam ostatnio. Ognisty jaszczur to już jest problem. Kratoszczur nie schodzi na hita, co jest dosyć dziwne. Ciekawe, jak taką polną... Okej, idzie całkiem. Dobra, muszę najpierw tego kratoszczura, bo... On potrafi akurat zrobić krzywdę. I dobranoc. Okej, i premia do łuku. To mi się akurat bardzo podoba. Smoczy korzeń do tego wszystkiego. Bardzo ładnie. Też jakieś kolejne takie pojedyncze trofea. To jest naprawdę mega dziwne. Żądło, że takie coś tutaj leży. No ale z jaszczurkami to ja sobie nie poradzę. Ognistymi do tego. To już jest za wysoki level. 300 HP mają. Znaczy to jest do wykonania, ale ja podziękuję. Nie mam zamiaru takiego challenge'u podjąć, bo w sumie nie potrafię ich nawet, wiecie, opatrzeć, zedrzeć z nich niczego, ani skóry, ani nic. To jest ciekawe, bo tam jeszcze jest jakiś przeciwnik. Ale tam pewnie dojdę, jak będę szła od strony tych jaszczurek. Czyli dopiero w przyszłości. I tak uważam, że dużo nam się udało zrobić, bo mamy chociażby eliksir życia, który udało się już wypić. Znaleźliśmy ten sekstans, więc to też jest lepiej. Tędy się nie wejdzie. Wejdzie się w sumie. Nie, nie wejdzie się. I tam są te jaszczurki. Czyli jak wejść w sumie tam wyżej? Nie mam pojęcia. Czy chcę wiedzieć? Chyba raczej nie chcę. Okej, siemanko. Mam twój sekstans. Świetnie, nawet dobrze wygląda. Najważniejsze, że wciąż działa. Wywiązałem się z umowy, teraz daj mi ten przepis. W porządku, sprzedam ci za 400 roper i jest twój. Jesteś szalony? Nie sądzę, normalnie policzyłbym 700. To wyjątkowo uczciwa propozycja. Sprzedam ci go taniej pod warunkiem, że wygrasz. Taniej? Mogę go sobie po prostu zabrać. Spróbuj, jednak nie będzie to takie łatwe. Wszystko jest tutaj. Nie bądź taki skąpy i wal z honorem. Ile spuścisz cenę, jak wygram? Powiedzmy 200 roperi. Większość po rabacie... Większego rabatu może zapomnieć. Uczciwy pojedynek? Czemu nie? Więc wyciągaj broń. Gościu się zablokował, więc w sumie... Trzeba tylko ostatni cios zadać z broni. Jak dla mnie może być. Zjedziemy go, tak dajmy na to, do 50 HP. Czy coś w tym stylu. To będzie banalne. Chyba, że przestanę w niego trafiać, to będzie gorzej.
sumie moglibyśmy zjechać nawet go poniżej 50. Tak, żeby wystarczyło tylko parę ciosów. Albo jeden, tak naprawdę. Zobaczmy. Dobra, myślę, że to wystarczy. Okej. Miażdży deskę miał i niestety, ale go chyba nie przeszukam. Bo nam wlazł w ten. Wskazówki jakieś dostałam. Okej. Dobra, poczekamy aż wstanie. Chwila. Pokonałeś mnie, to chyba nie jest mój dzień. Tak, tak, to jeszcze raz. Ile chcesz za przepis? 200, cwaniaku. O wiele lepiej. Chcę kupić przepis. W porządku, 200 roperi. Dziękuję bardzo. Proszę, tak jak obiecałem. Coś jeszcze masz ciekawego przy sobie, mordeczko? Widzę, że pojawiły się jakieś bronie tym razem u niego. Dobra, ale my już nie mamy nic na razie tutaj do zrobienia, więc spadajmy. Ewentualnie sprawdzimy, czy Bleda by mnie czegoś nauczył. Najlepszy złodziej. O! Upróżniać kieszeń. I ja nie umiem kradzieży kieszonkowej? Ej, to się tego nauczymy. Dobra, ciągnąć uwagę. Super, dziękuję bardzo. Ja byłam pewna, że my umiemy kradzież kieszonkową. Ale wychodzi na to, że nie umiemy, bo się jej po prostu nie nauczyłam. Brzmi to logicznie, że nie umiemy, bo się nie nauczyłam. Ha, ja na tej plaży nie byłam chyba. Tak sobie teraz myślę, tak patrzę. Nie kojarzę takiej plaży jak ta tutaj. Na pewno tam nie byłam. Zresztą zaraz zobaczymy, ale... Nie wydaje mi się. Byliśmy po drugiej stronie na plaży, ale nie po tej. Na pewno nie. Tutaj leżą jakieś cuda na tej plaży. No oczywiście, że tutaj nie byłam nigdy. No, no. Można by się w takim razie rozejrzeć. I podekspić przy okazji na topielcach. Okej, zapraszam ciebie też. Kolejny topielec. No dawaj, nie mam całego dnia. Niestety ja nic z nich... O, tu są jacyś ludzie nawet. Jak dla mnie w porządku, bo możemy tutaj coś niecoś zrobić. Dobra, bo już się zrobiłam... Wiecie, taka zbyt pewna siebie i dostałam za to w czerep. No, no, no. Kogo my tu mamy? Jakieś drwale? Gdzie to jest na mapie w ogóle? A, bo to jest plaża jakaś od strony tego pustkowia. Dobra. Czyli w teorii...
No, w teorii na pewno jest tutaj niebezpiecznie, bo łażą sobie aligatory na przykład. Dobra, wydaje mi się, że powinnam tu przejść później i na pewno nie od tej strony. Pytanie, czy tędy jestem w stanie wrócić? Podejrzewam, że nie. Chociaż może w sumie. Nie, niestety, ale tutaj nigdzie nie dopłynę sobie tędy. Czy ja mam jakąś szybką teleportację na przykład do Karla? To by nam bardzo ułatwiło życie, bo teraz musimy w tym wypadku przepłynąć bardzo długi... wiecie. Bardzo dużo przepłynąć, plus są też inne sprawy. No nie wiem. Mówiłam, żeby zajrzeć do Orina, nie? Tak, dokładnie tak mówiłam. W porcie coś mamy jeszcze? FO, wyborne tru... Nie, to jest farma Orina. Czyli port już nic nie mamy. Nazwę mogę okraść, ale podejrzewam, że nie mam tyle kradzieży kieszonkowej. W sumie mogę przecież teraz wszystkich pookradać. Pytanie, jak oni się mają. Okej, okay, tutaj są ryzykowni akurat. Dobra, nieważne. Na razie olewamy sprawę też kradzieży. Stój. Jesteś poszukiwany przestępcą w porcie. Okej, okay, masz 200. Właśnie. A z jakiej racji? Co ja w porcie zrobiłam? Pamięta ktoś? A, zarąbałam chyba jedną sztukę roperii? Tak? Nie. Co ja zrobiłam w porcie? Nie pamiętam. To chyba niedobrze, że nie pamiętam takich rzeczy. Dobra, spadamy stąd. Już tak mam coraz mniej miejscówek, gdzie moglibyśmy iść coś zrobić. Pod Exped sprawdzić. Tak się trochę boję wchodzić w drugi rozdział już. No bo tutaj ta modyfikacja trochę inaczej rozkłada układ punktów nauki. Tak, ciężej jest, powiem wam, naprawdę, przynajmniej ja tak to czuję, bo oblataliśmy się, w sumie mamy 20 godzin chyba w grze gdzieś mniej więcej, a ja mam dopiero 15 poziom. To tak brzmi trochę słabo. Jak się uda, to złapiemy Kronsa i on mnie zabierze szybciej na farmę Orina. Chociaż boję się, że go nie złapiemy. Ale może się uda? Nie wiem. Wejdziemy sobie może tędy bokiem. Żeby nie latać taki kawał. Bezrobotnych nawet nie mogę okradać. To już jest rozbój w biały dzień. Spodziewałam się, że będę mogła. Niestety nie mogę. Jest Cortez. Czy Cortez mi się do czegoś przyda? Nie wiem, chciałam i w łuk bardziej aktualnie, jeżeli chodzi o te punkty nauki. W sumie jeszcze mamy te questy z tym Berenem i Luthien, tak jak już wam wspominałam któregoś razu. To też jest w sumie takie do zrobienia. Myślę, że to zrobimy. Może nawet dzisiaj zobaczymy, czy na farmie Orina coś się uda zrobić. Kronsa tu nie ma jak na złość teraz, więc musimy iść na piechotę. Niestety. Dzięki Bogu na farmę Orina też nie jest jakoś bardzo daleko. Ja niestety nie używam moich butów, bo o nich zapominam. A to słabo, bo byśmy się przemieszczali 500 razy szybciej. Dużo, dużo szybciej. No, Kronz jest tutaj, więc nic dziwnego, że go tam nie było. Nie tędy. Tędy.
Idziemy do naszego ziomala tutaj na dole. Tylko trzeba uważać, żeby go nie okraść. Co do alkoholu, tak? Mam wirajnoński zamorski rum. Mam grog. Dobra, super. Zawsze szukasz nowych możliwości dla swoich klientów. Może interesuje cię też przepis, co powiesz? Ciekawe, chętnie go kupię. 300 roperii jest twój. Interes. Jeśli będziesz miał kolejny przepis na sprzedaż, przynieś, to zapłacę. Okej. Czyli na razie to by było tyle, jeżeli o to chodzi. Pasjonat alkoholi. Skręty z ziela. Pustelnik poszukiwany. Dobra, no nie zrobimy więcej. Myślę, że tym razem już wrócimy do miasta. Z Krąsem tym razem, bo go tu widziałam przed chwilą, więc nie ma opcji, żeby go tu nie było. Hej, ty. Zabieraj mnie do miasta. I idziemy, moi drodzy, wskoczyć do studni. Bo tutaj mamy jeszcze właśnie tego typu zadanie, którego nie ruszyłam. A miło by było ruszyć. Tam nawet widać, że są rzeczy. Co prawda wypadałoby to zrobić chyba o północy. A, no i chyba nie mam teleportacji do Karla, żeby się stąd wynieść. Jednak mam. Z tyłu wygrawerowano prawdziwe piękno widać dopiero w blasku księżyca. Lusterko zaczyna dziwnie drżeć. Okej, na farmę Karla, bo inaczej nie mam jak stąd wyjść. Mamy już ten, nie mamy tego questa, więc... A taki Karl, ty jesteś trudny? Ryzykowny jesteś, okej. Hilda jest dziecinnie łatwa, więc ogarnijmy to. Tu też w sumie chyba będą właśnie dziecinnie łatwi, więc możemy pokombinować sobie z nimi. Dziecinnie łatwa, 10 zręczności. Powbijamy troszeczkę expa. Geht's dir gut? Arbeiten, Arbeit. Okej, jego nie mogę niestety okraść, bo on ma zapętlone ścieżki dialogowe. A tu się nic w sumie nie dzieje aktualnie. Chociaż jeszcze mamy tutaj... A to będzie trudna, to nie. Dobra. Furus, dość prosta. Co to znaczy? 20 zręczności. No mam tyle. Dobra. To co, to wracamy w takim razie do miasta. Tam też na dole jest jakaś chata, wiecie? Ciekawi mnie, jak tam się schodzi na dół. I czy tam jest coś ciekawego? Tam też leży jakaś broń. Lekki sejmidar sobie tak leży po prostu. To jest chyba fajna broń pod zręczność, coś mi się wydaje. No, 21 zręczności wymaga od nas więcej. Jak tam na dół zejść? Jak myślicie? Chyba tam na drugą stronę mostu trzeba by było przejść. Tam bym też chciała zajrzeć, bo jestem ciekawa, czy możemy ten most, wiecie, tak bez problemu przechadzać się. Tu jest jakaś miejscuwa. Tam co się dzieje? Krwiopijce, okej. Okay. No dobra.
Tam jest chyba wejście na bagno, wiecie, więc na razie tam nie będziemy szli. Kogo my tu mamy? Jest robotnik. Adanos, cię błogosławi nieznajomy. Dokąd zmierzasz? Chcę przejść. Przykro mi, ale bracia mają tu wstęp i z Adanosem. Tak, no tutaj mamy wejście na to bagno. Ale tutaj na pewno coś mamy na dole. Bryłki magicznej rudy tu leżą w ogóle porozwalane. To są jakieś tam gobliny. Okej, okay, goblin nie schodzi na hita niestety. A ja nie mam HP! Ajajaj. Niedobrze, nie przeżyjemy tego. No niestety. Jaką on ma kosę? Wy to, widzicie wy to? Jestem w stanie coś zrobić tym goblinom? Przecież mnie zabiją zaraz. Kosą mi walnie w łeb i będzie po mnie. Pij to duże. O mój Boże. Wielka stara maczeta, no... Ja nie wiem. Te gobliny jakieś posrane. Kołczan strzał. Kufer. Ubranie robocze. Okej, nie wiem po co mi. Uznajmy, że mi się przyda. Ale powiem wam tak, wracam po ten miecz. Ojejku, co się tutaj dzieje dzisiaj to naprawdę? Z tym gościem w sumie nie chcę rozmawiać na razie. Jest kreto szczurek. A ja chcę ten miecz, bo... Kurde, się nie udało wcześniej, a powinno się udać. Gdzieś... Ojejku, zapisujemy się i zobaczymy. Muszę go mieć, bo sobie nie dam żyć. O, mam go. No i teraz mogę zejść na dół. Zobaczmy. Co się dzieje tutaj dalej? Czy tam są jakieś rośliny? Chyba nie ma. Tu jest jakieś ogniste ziółko, a tu jest jakaś chata i podejrzewam, że ktoś tutaj żyje, bo jakby... No, chociaż nie zwiastuje to nic dobrego, ale w sumie mamy mięsko jakieś, więc chyba ktoś jednak tutaj urzęduje. Okej. Okay. Czy ja... No jest jakiś gościu. Nie mogę zebrać tych rzeczy z tej owcy. Coś mi... Nie wiem, o co chodzi. Hej, ty. Kim jesteś? A co cię to obchodzi, Von? Nie jesteś zbyt rozmowny, co? A myślisz, że czemu się tu osiedliłem? Widziałeś kiedyś pustelnika cieszącego się na widok gości? Nie. No właśnie, więc wynocha. Może opowiesz coś o sobie? Możesz mi powiedzieć, dlaczego niby miałbym urządzać sobie z tobą pogawędkę? Bo możesz mi zaufać, nikomu nie powiem. Doprawdy, w takim razie mi to udowodni. Co mogę zrobić? Widać, że chcesz zdobyć moje zaufanie. Pójdziesz do Morgana, właściciela krepu, i zaniesiesz mu flaszki grogu. To wszystko? Tak, zapytaj go, ile będziesz chciał w następnym tygodniu. No to ruszam. W porządku. Próbowałeś może wybudować dom w wolnym obozie? Ja nie, żyję tu od lat. Okej. Okay. Czyli to nie jest nasz pustelnik, którego mogliśmy znaleźć gdzie indziej. A ciekawi mnie, dokąd ta ścieżka by nas zaprowadziła, jakbyśmy poszli sobie tędy. Tu są jakieś roślinki.
Jest jakaś jaskinia. I widzę. Widzę pełzacze. To mi się podoba, ponieważ my potrzebujemy wnętrzności pełzacza, żeby skończyć zadanie. Więc akurat pełzacze chętnie przyjmę. Deszcz ognia tutaj sobie leżał, tak po prostu. Ale błagam pojedynczo, proszę. No nie da się pojedynczo chyba. Albo i się... Nie, nie da się. Jak zwykle mała ilość HP, ja się będę z pełzaczem. Kurde, dajcie spokój. Czasami mam wrażenie, że za bardzo kozacze. A, że tak powiem. Jeszcze raz, mogę jednego pełzacza wziąć ze sobą. No, dziękuję. Jednego przygarnę, naprawdę. Tylko chcę cię widzieć, co ty mi robisz, a nie tak się bić z tobą w ukryciu. Ciekawi mnie, kto by mi zrobił tą zbroję, wiecie, z płytek pancerzy. Weźmy sobie poszukać jakiegoś myśliwego, nie? Także ciekawe kto. Dużo tych pełzaczy. No ale w sumie powinnam się chyba cieszyć. Bo powinniśmy mieć dostateczną liczbę żuwaczek. Z takiego jednego wypada jedna żuwaczka. Tu chyba nie ma pełzaczy, bo tutaj się nic nie rusza. Skórzany mieszek. Nie no, pełzacze. Coś jedzą, ale ich jest tam bardzo dużo, aż 5. Nie wiem, czy mi się to tak podoba bardzo. Taka ich ilość. Tu się jeden triggeruje zza ściany na mnie. Co za muzyka się włączyła? Jakbym się biła z jakimś demonem, cholera. Ja się biję tylko z pełzaczem. Dobrze, że wiecie, one na przykład nie wzywają sobie posiłków, bo już by naprawdę był problem. Okej. Co tutaj jest? Jakiś... To jest kusza, która... Czy strzały ogniste? Nie mam pojęcia. Ogniste strzały, dobra. No i tam jest jakaś rozpierducha jedna wielka. Powiem tak, na razie tam nie wchodzę. Chodźmy może do krepu zanieść ten rum. Dziwna muzyka się tutaj załącza. Nie wiem, o co chodzi. Ale tam będzie ciekawie. Jeszcze mamy cały czas tego klawa. Nie mam pojęcia, gdzie go w ogóle szukać. A fajnie by było wykonać na niego to zlecenie. Tak w ogóle. Ale chyba wszystko w swoim czasie, co? Dobra, pamięć mięśniowa działa. Cześć, Morgan. Przychodzę od Rikaso. Jasne. Mówię prawdę, mam przekazać ci ten grog i przyjąć zamówienie. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę tego grogu. Rikaso nie rozmawia z byle kim. W takim razie spójrz, oto grog. Racja, to grog Rikaso. Trzymaj zapłatę i przekaż mu, że następnym razem chce 3 więcej. Graniczyła z cudem. No ma to sens, bo gość jest handlarzem.
Dobra, my wracamy do naszego zioma. Nie tędy. Kurde, zawsze się pomylę. No i już po naszych superowych butach. Na szczęście nie jest daleko do samego w sobie Rikaso. Myślę, że zajmiemy się tymi pełzaczami też w kolejnym odcinku, bo dzisiaj byłoby to chyba za dużo. Nie chcę też, żeby ten odcinek był jakiś bardzo długi. A poza tym... robię się głodna, więc muszę iść sobie zrobić kolację. A też mi z tym pewnie trochę zejdzie. Dobra, docieramy do Rikaso. Może zbiorę z tej owcy? Nie zbiorę. Hej. Wróciłem. Widzę i co z tego? Morgan dał mi te roperi. W porządku, a co z zamówieniem? 8 butelek. A więc znowu 3. W porządku, ufam ci. Ty dostaniesz butelkę za fatygę. Zrobiłem co chciałeś, teraz opowiedz mi o sobie. To dobrze. To może najpierw cię przedstawię. Jestem Rikaso, pustelnik całym sercem i duszą. Zarabiam na życie pędząc grog i rum, a potem sprzedając go okolicznym gospodarzom. To już zdążyłem zauważyć. Coś więcej? Żeby usłyszeć więcej, musisz bardziej dowieść swojej przyjaźni. Chyba nie mówisz poważnie. Przykro mi, muszę uważać, komu o sobie opowiadam. Co mam zrobić? Spokojnie, ty też na tym skorzystasz. Kiedyś mieszkałem w pobliskiej jaskini. Chciałbym odzyskać stamtąd parę rzeczy. W czym problem? Są tam gobliny. Będziesz mógł zająć ich miejsce, gdy się ich pozbędziesz. Bardzo hojnie z twojej strony. Jaskinia jest pusta. Gobliny nie będą cię niepokoić. W takim razie mogę wrócić po moje zapasy, a ty masz wolną rękę, aby tam spać. Obaj skorzystamy. Spełniłem twoje prośby, teraz twoja kolej się odwdzięczyć. Skoro już i tak dowiedziałeś się pewnych rzeczy, zacznijmy od początku. Odkąd pamiętam, wiodłem żywot samotnika. Lata młodości minęły mi na długich spacerach po lasach Asun. Nie mogłem znieść miasta, więc pracowałem na jednej z farm mojego wuja i byłem z tego bardzo zadowolony. Ale to się zmieniło, kiedy poznałem swoją przyszłą żonę. Byłem w mieście w każdej ważnej sprawie, kiedy ujrzałem Marię i od razu zostałem oczarowany. Później wszystko potoczyło się szybko. Zostałem rybakiem, aby moja żona nie musiała opuszczać miasta. Przy okazji udało mi się zachować trochę samotności. Wkrótce potem zaszła w ciążę i prawie pokonałem swoją niechęć do ludzi, gdy wszystko zmieniło się w dniu porodu, kiedy straciłem i żonę, i dziecko. Więcej nie jestem w stanie teraz to z siebie wykrzesać. Współczuję, jak tu wylądowałeś? Później, chłopcze, później, na razie chcę zostać sam. W międzyczasie możesz coś dla mnie zrobić. Co takiego? Chcę, żebyś udał się na cmentarz nad tym wąwozem. Jest tam pochowana moja żona i dziecko. Dawno tam nie zaglądałem, bo chciałem zapomnieć. Proszę sprawdź to miejsce w moim imieniu. I przy okazji możesz przynieść mi nóż, który zostawiłem tam lata temu, kiedy ścinałem kwiaty. To wszystko? Tak, ale pozwól, że powiem ci jeszcze jedno. Jeśli nie potraktujesz tego miejsca z szacunkiem, wykopię tam nowy grób specjalnie dla ciebie. Okej. Mogę tam owce... O, mogłam. Super, jedno wyjęłam z niej mięso. Okej, czyli musimy iść tam na cmentarz na górę. Tam było widać, że jest cmentarz. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie myślę, że to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. Tam widać, że też nas prowadzi w jakieś dziwne miejsce droga, więc zobaczymy, czy warto się będzie tam w ogóle kręcić w przyszłości. Tam mamy cmentarz przed sobą, a konkretnie jakąś kaplicę, więc podejrzewam, że tam musimy iść. No i trochę krwiopic. Także kolejny odcinek nam upłynie na pewno w tamtym miejscu. Dzięki Wam serdeczne i do kolejnych materiałów. Cześć!